Mili Państwo, świętujemy dziś oto dzień pozytywnie zakręconych, czyli osób, które hodują nieszkodliwego bzika, jakąś manię. Pasję, obsesyjkę, natręctwo. Od młodszy aspirant Arkadiusz Sokół z Grodkowa, policjant, który skupuje po kioskach ruchu modele najrozmaitszych samochodzików, takich dla dzieciaków, i przerabia je w domu wszystkie jak leci na radiowozy policyjne. Cóż można by powiedzieć, że przynosi pracę do domu. Z kolei jego kolega po zakręceniu, pan Michał z Gdyni, konstruuje samochodziki, ale tylko wojskowe. I by nie narażać swoim hobby rodziny na koszta, buduje te pojazdy z materiałów odpadowych. Z pudełek od zapałek, z opakowań po jogurtach i sokach, a także ze starych kaset magnetofonowych oraz z krążków hokejowych. A pan Marian Z. z Zielonej Góry z kolei poszedł w dzwonki. Nazbierał ich przeszło 700, a w kolekcji ma zarówno okazy krowie, jak ministranckie czy buddyjskie? Ciekawe, czy pan Marian byłby w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Komu bije dzwon. No i obowiązkowa prasówka. Goniec Wielkopolski. Najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny. Powszednie kłopoty Poznaniaków z sierpnia 1931 roku. Czytamy. Pani Józefa Duszyńska, ulica Łąkowa 9, doniosła policji, że dnia 31 lipca oddalił się z domu bez zezwolenia jej 17-letni syn Bronisław, który prawdopodobnie wyjechał do Gdańska lub Gdyni, celem wstąpienia do wojska jako ochotnik. Młody wojak zabrał ze sobą skrzypce z futerałem, srebrny męski zegarek i 235 złotych gotówki. Policja czyni starania, aby doprowadzić go do domu. Do piwnicy Antoniego napierały małe garbary cztery. Usiłował włamać się niejaki Władysław Klander III. Odciął on już kłódkę i w chwili, gdy z całą powagą Począł zabierać się do swych czynności zawodowych. Ciężka ręka właściciela piwnicy spoczęła na jego ramieniu. Włamywacz siedzi. Historia na dzień dzisiejszy przypomina, że 17 sierpnia 1270 roku król Węgier Stefan V przybył z uroczystą wizytą do Krakowa. Kroniki odnotowały, że na oznaczenie ilości alkoholu, którą z tej okazji wypito, po raz pierwszy użyto jednostkę miary o nazwie hektolitr. I to jest słuszna koncepcja, bo w takich kwestiach nie warto się przecież rozdrabniać na litry, przy czym zawsze obstawał niezmienny hołdownik króla Stefana V, giermek Wiesław Kot.